Cześć, tu Toni. W dzisiejszym odcinku chciałbym zaprezentować Wam, gdzie się znajdują bezpieczniki w sceniku drugiej generacji, jeśli chodzi o ich położenie i w jaki sposób się do nich dostać. W pierwszej kolejności chciałbym zaprezentować, gdzie się znajdują bezpieczniki, akurat jakby to powiedzieć, w kabinie, ponieważ najprostszy jest dostęp do nich i w jaki sposób zająć się tymi bezpiecznikami, żeby sprawdzić, czy one są akurat sprawne. No, w wyniku czasami jakiegoś zwarcia, któryś z bezpieczników się przepali. U mnie tutaj miałem taką sytuację, ktoś kiedyś wcześniej przerabiał instalację, dokładał różnego rodzaju gniazda, z tyłu w bagażniku, z tyłu między siedzeniami mam dołożone. No i one są podłączone, się okazuje, nie pod typowy obwód od zapalniczki, te gniazda, które zostały tam dołożone, zamontowane. I miałem też taki akurat przypadek, że po podłączeniu ładowarki, no niestety bezpiecznik się przepalił. No i się okazało, był kłopot ze znalezieniem tego bezpiecznika, który faktycznie został przepalony. No i przez to przepalenie bezpiecznika się okazało, przestał mi działać hamulec ręczny. No i był kłopot, gdzie ten bezpiecznik się znajduje. Są generalnie trzy miejsca, gdzie one się znajdują i za chwilę akurat przedstawię Wam, gdzie one się znajdują i jak się do nich dostać. Proponuję zostać do końca materiału. Jeśli materiał się spodoba, proszę o subskrypcję i łapka w górę. A tymczasem przystępujemy do prezentacji, gdzie się bezpieczniki znajdują i jak się do nich dostać. Jedziemy z koksem. Pierwszy zestaw bezpieczników, do którego najłatwiej jest się dostać, jest ona na dole tutaj, jak widzimy, pod kierownicą od strony drzwi. Mamy tutaj akurat schowek, który należy przechylić na dół i od razu, jakby nie było, mamy też i opis, który bezpiecznik za co odpowiada. No i jakiej wartości on powinien być założony. Przypominam, żeby akurat nie starać się zakładać bezpieczników o większej mocy, ponieważ może to spowodować, że no niestety, ale auto może się zapalić, ponieważ bezpiecznik nie zadziała właściwie, a zwarcie, które gdzieś tam nastąpi, może spowodować to, że przewody się zaczną grzać, no i dojdzie do zapłonu. Jeśli chodzi o już same bezpieczniki, to jakby nie było, one się znajdują tutaj pod spodem. Jak widzimy, ja oświetlę. Mamy akurat tutaj cały zestaw tych bezpieczników. Dodatkowo jest jeszcze tutaj uchwyt, który pozwoli nam na demontaż tych bezpieczników. Ja osobiście używam akurat czego innego do demontażu, płaskoszczypów, które akurat doskonale akurat się sprawdzają, ponieważ by te bezpieczniki tutaj zdemontować i z powrotem założyć, no jest czasami kłopotliwe ze względu na mało miejsca, żeby akurat dojść ręką. To byłyby jeden z miejsc, gdzie się bezpieczniki znajdują, a za chwilę przedstawię drugie miejsce, w których się znajdują bezpieczniki. Drugi z punktów, gdzie się znajdują bezpieczniki, to są trzy bezpieczniki, które się znajdują tutaj pod tym akurat schowkiem. No i teraz, żeby akurat go zdemontować, ten schowek, to należy się posłużyć śrubokrętem, wsunąć go tutaj pod blokadę. Jest blokada, którą należy odchylić i zwolnić, przez co akurat cała szufladka nam wyjeżdża. O, jeszcze się okazuje, że ze schowka jakieś elementy mi tutaj wyjechały. Jak widzimy, już tutaj jest podstawka z przekaźnikiem, to możemy sobie tutaj wyjąć i tu się znajdują trzy bezpieczniki. Jeden z tych bezpieczników odpowiada nam za działanie hamulca ręcznego. On akurat zabezpiecza nam obwód hamulca ręcznego, który jest tutaj akurat elektroniczny. No i miałem taką sytuację, że właśnie hamulec ręczny przestał mi funkcjonować jak należy, ponieważ jeden z tych bezpieczników był spalony. Miałem kłopot, gdzie ten bezpiecznik się akurat znajduje. No i w pewnym momencie, po długim czasie wertowania, natrafiłem na źródło informacji, gdzie się ten bezpiecznik znajduje. On jest tutaj na tej podstawce.
To jest bodajże ten chyba właśnie 10-amperowy, ale nieważne który z nich, ale generalnie od hamulca ręcznego znajdują się tu pod schowkiem. Dosyć istotną rzeczą jest, jeśli chodzi o sprawdzanie bezpieczników. Za chwilę pokażę, czym należy sprawdzać te bezpieczniki. Nie tylko wystarczy je sprawdzać na ogląd. Jeśli chodzi o sprawdzenie bezpieczników, najlepiej jest się posłużyć miernikiem, multimiernik i tak dalej. Nieważne akurat, jakiej akurat będziecie mieli firmy i tak dalej. Ustawiamy go sobie tutaj na mierzenie oporności. W pierwszej kolejności musimy sprawdzić, czy miernik poprawnie działa. Wyskoczyły nam akurat tutaj 3.0, to znaczy, że jest brak oporu, czyli jest przewodność. Bierzemy sobie bezpiecznik. Ja wziąłem akurat tutaj celowo bezpiecznik, który jest sprawny z zapasu. Przykładamy, sprawdzamy brak oporności, czyli bezpiecznik jest sprawny. Bo niejednokrotnie sprawdzając obrazowo, czy akurat ten przewód, który tutaj jest ten zabezpieczający, który ma odpowiednią właśnie kalibrację, jeśli chodzi o moc tego bezpiecznika, sprawdzamy, widzimy oglądowo, że on jest na pierwszy rzut oka sprawny, ale się okazuje, że no niestety ja miałem taką sytuację, sprawdzałem właśnie, jakby to powiedzieć, na wygląd, no wydawało mi się, że sprawny, no i powodowało to, że no niestety wyjazd, który miałem zaplanowany na wakacje, przez to wszystko, przez ten jeden akurat niewielki bezpiecznik, opóźnił mi się o jeden dzień. Także zawsze pamiętajcie, sprawdzanie bezpieczników wykonujemy za pomocą miernika. To jest najbardziej bezpieczny sposób i najlepiej akurat daje nam możliwość. Jeśli ktoś nie ma miernika, wystarczy zrobić sobie prosty próbnik z żaróweczki dwóch przewodów i w tym momencie, jeśli przyłożymy, żarówka nam się zapali, to wiemy, że akurat bezpiecznik jest sprawny. Jeśli jest brak przejścia, no to wiadomą rzeczą, że bezpiecznik jest no niestety uszkodzony i należy go wymienić. Jeśli przyjdzie do takiej sytuacji, że stwierdzicie, że bezpiecznik jest spalony, no to w tym momencie po wyjęciu tego bezpiecznika sprawdzacie wszystkie bezpieczniki sobie i w pierwszej kolejności trzeba postarać się, żeby sprawdzić, czy tam w danym rejonie wszystko jest akurat odłączone, to co ma tam było założone wcześniej, dajmy na to w gniazdzie zapalniczki, nie ma jakiegoś tam zasilacza czy coś w tym rodzaju, a dopiero następnie wkładamy nowy bezpiecznik o odpowiedniej wartości do gniazda. Trzecim, najbardziej kłopotliwym miejscem, jeśli chodzi o dostęp do bezpieczników, to są bezpieczniki, które znajdują się tutaj pod maską, w przedziale akurat silnika. One się znajdują tutaj pod tą pokrywą. Ale żeby do nich się dostać, no to niestety, ale troszeczkę nas pracy czeka, ponieważ żeby dostać się do nich, nie starać się, że tylko zdejmiecie górną pokrywę, która tu się znajduje. Już widzicie tutaj przewody i tak dalej. Jest tutaj akurat cała płyta z tymi bezpiecznikami, które niestety, ale one są od spodu, żeby się do tego dostać. No niestety pracy troszeczkę nas czeka, żeby się do tego dostać, ponieważ w pierwszej kolejności musimy zdemontować akumulator. Po zdemontowaniu akumulatora, no niestety, ale musimy zdemontować całą tutaj podstawę akumulatora. Za chwilę akurat ja tutaj ten akumulator zdemontuję, tylko należy pamiętać o pierwszej podstawowej czynności przy demontażu akumulatora. Należy się zabezpieczyć w kod do radia, ponieważ po odkręceniu akumulatora radio kod wykasuje i potem następnie z powrotem trzeba je uruchomić, odkodować. A znajdziecie to w książce akurat od pojazdu, która jest fabrycznie dodawana, jeśli ma ktoś fabryczne radio. Następnie pierwszą rzeczą, którą należy zrobić przy demontażu akumulatora, to odkręcić zaciski. W pierwszej kolejności odkręcamy zacisk z klemy tutaj tej czerwonej, z tego zacisku plus. Z tego względu, że jeśli odkręcimy minus, może potem nastąpić przy odkręcaniu gdzieś dotknięcie kluczem do karoserii pojazdu, no to między innymi wtedy nam grozi akurat zwarcie. Żebyśmy akurat pamiętali, w pierwszej kolejności demontujemy zacisk plusowy. Otwieramy tutaj tą pokrywę, żeby akurat dostać się tutaj do śruby. Tu mam klucz numer 10. Za chwilę akurat przejdziemy do demontażu.
klucz numer 10, jak powiedziałem. Odkręcamy sobie tutaj, uważając, żeby nigdzie nie zedrzeć klucza gdzieś z obudową pojazdu do karoserii i tak dalej, ponieważ karoseria ma podłączony akurat, jakby to powiedzieć, biegun ujemny, który dodatkowo służy nam jako jeszcze element przepływu prądu. O, tu już jest zluzowane, zdejmujemy, mamy już akurat ten zacisk odkręcony, następnie luzujemy drugi zacisk i po odkręceniu zacisku, zluzowaniu i zdemontowaniu mamy już akurat odłączony akumulator. Po odłączeniu akumulatora należy pamiętać jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy, o odkręceniu akumulatora na dole. Montaż akumulatora jest bardzo istotną rzeczą, jeśli chodzi o przymocowanie go tutaj do pojazdu, ponieważ czasami podczas kontroli drogowej, jeśli będzie akurat dociekliwy policjant, to on może nam sprawdzić zamocowanie akumulatora, a na dzień dzisiejszy bodajże to jest chyba mandat w wysokości 150 zł. No lepiej akurat te pieniążki przeznaczyć na inne ciekawsze akurat wydatki, niżli akurat na mandat. By odkręcić akumulator, klucz numer 13. Odkręcamy tutaj właśnie to mocowanie, które nam ten akumulator mocuje do podstawy. Zaraz zobaczymy, myślę, że akurat już tak, śruba już jest zluzowana. Wyjmujemy ten montaż. To jest akurat ten element, który nam przytrzymuje akumulator do obudowy. Następnie przygotowujemy tutaj przewody tak, żeby ten akumulator w miarę nam luźno wyszedł. Uważamy na przewody, żeby akurat niczego nie urwać. No i w tym momencie mamy już akumulator zdemontowany. Za chwilę akurat przestawię kamerę, żebyście mogli zobaczyć, gdzie są miejscowe śruby, jeśli chodzi o demontaż podstawy pod akumulator. Jeśli chodzi o podstawę do akumulatora, wraz tutaj ze sterownikiem jest zamontowany na 3 te akurat śruby, które tutaj widzimy. One są na klucz 13. No i w tym momencie w miarę możliwości sobie je luzujemy, te śruby. Ja ostatnio akurat jak demontowałem, to dosyć mocno je tutaj przykręciłem, żeby tu miało akurat swoje mocowanie jak należy. Demontujemy akurat tutaj te 3 śruby, musimy je wykręcić i po wykręceniu za chwilę akurat pokażę wam, jak w miarę możliwości postarać się tutaj tą podstawkę wyjąć, ponieważ to nie jest akurat taka prosta sprawa, jakby się wydawało. Troszeczkę to pracy i czasu kosztuje, ale to nie jest aż tak trudne, jakby to czasami się wydawało, bo nieraz na forach próbowałem gdzieś tam rozgryźć sprawę, jak dostać się do pewnych elementów. To wielu ludzi przeraża po prostu ilość czynności, które trzeba wykonać, żeby się dostać gdzieś w jakieś akurat miejsce. Mamy tu już wszystko odkręcone. Mamy tu akurat już odkręcony ten naszą płytę ze sterownikiem. I tą płytę ze sterownikiem możemy sobie ją odsunąć tutaj do przodu. No i teraz musimy się wziąć za wysunięcie akurat tej podstawy. Teraz przystępujemy do demontażu podstawy. Trzeba pamiętać, że tutaj mamy sterownik, który jest wsunięty tutaj z tej strony w taką akurat kieszeń. No i jest na tym uchu przymontowany do dolnej części podstawy akumulatora. Jeszcze mamy jeden sterownik, który jest tutaj na uchwycie. On jest zamocowany za pomocą takiej wsówki gumowej. Jego też demontujemy, żeby zluzować całą podstawę. A następnie odsuwamy tu sobie przewody i tą podstawę łapiemy. Tylko trzeba uważać na to, żeby sobie tutaj czegoś nie uszkodzić. Wyjmujemy ją
do góry. Powoli, z dozą wyczucia i bez jakichś nerwów, powoli mamy już całą podstawę zdemontowaną. Sterownik z powrotem sobie tu wsuwamy na miejsce. Tu mam sterownik od gazu. I teraz tak. Kolejna sprawa, żeby dostać się do tych bezpieczników. Tutaj akurat nad bezpiecznikami jest jeszcze wiązka przewodów na wsuwce zamontowana. Uchylamy akurat tutaj zaczep. I tu jest śruba, ja już wcześniej zluzowałem, która łączy główne zasilanie całych tych wszystkich bezpieczników. I wysuwamy całość tego elementu sobie na bok. Uważamy tutaj na przewody, żeby akurat ich nie uszkodzić. Jak już wysuniemy akurat już sobie całość, jest tutaj pokrywa, którą należy akurat zdemontować. Ona ma akurat tutaj zatrzaski, które należy podważyć, zluzować. Zaraz zluzujemy jeden. Ten już jest zluzowany. Następnie tego z drugiej strony. I cała obudowa nam schodzi. Mamy zdjętą całą obudowę. I w tym momencie odwracając, ja zaraz przestawię kamerę i zaprezentuję Wam, jak tutaj to wszystko wygląda po zdemontowaniu osłony. Po zdemontowaniu osłony, jak widzimy, mamy tutaj bezpieczniki główne, które należy sprawdzić, jak i na tej podstawce mamy tu pozostałość bezpieczników. Jeśli chodzi o opis, który bezpiecznik, za który obwód odpowiada, no tego już musimy szukać w instrukcji. Ale warto jest po prostu cierpliwie po kolei każdy bezpiecznik sprawdzić, czy przypadkiem któryś z tych bezpieczników nie jest przepalony. Jeśli żeśmy awarii nie znaleźli w tamtych dwóch poprzednich miejscach, to wtedy szukamy tutaj. Montaż z powrotem analogicznie odwrotnie do tego, co akurat Wam zaprezentowałem. Czyli najpierw zakładamy z powrotem osłonę na te bezpieczniki tutaj. Powiem szczerze, nie starać się w jakiś sposób kombinować i bez demontażu niestety akumulatora się nie obędzie. Montujemy sobie tutaj to z powrotem w tą kieszeń. I teraz bardzo ważna rzecz. Tu jest, nie wiem czy będzie widoczne, taki element właśnie tutaj, to oczko tutaj, które odpowiada za całe zasilanie tych bezpieczników. Tu musi być akurat ta górna pętelka włożona w takie blokady, które się tutaj znajdują, żeby ona się nie przekręcała na prawo, na lewo. Mam nadzieję, że w ten sposób Wam akurat przybliżyłem sprawę związaną, gdzie się znajdują bezpieczniki, jak się do nich dostać, w jaki sposób je najlepiej sprawdzić, żeby mieć pewność, że akurat działają poprawnie i w jaki sposób je montować, demontować i tak dalej, jeśli chodzi o pewne podzespoły, by się do nich dostać, jak i później akurat odtworzyć, jakby to powiedzieć, stan pierwotny sprzed demontażu. Dziękuję za oglądanie, za to, żeście wytrwali do końca tego materiału. Jeśli się materiał spodobał, poproszę o łapkę w górę i o subskrypcję tam na dole. Dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie. Cześć, pozdrawiam, Toni, do następnego odcinka.